Dzień dobry, witajcie. Jeszcze jeden temat o maseczkach. W internecie krąży wiele informacji, że maseczki miałyby rzekomo powodować na przykład niedotlenienie organizmu, wzrost ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi, ponieważ większa ilość dwutlenku węgla ma być zatrzymywana pomiędzy maseczką a twarzą, jak również mogłyby powodować różne infekcje bakteryjne, nie tylko w obrębie twarzy, górnych dróg oddechowych, ale również na przykład płuc, takie jak grzybica czy bakteryjne zapalenie płuc. Czyli trzy główne zarzuty, że maseczki powodują niedotlenienie, zwiększają stężenie dwutlenku węgla, przez co powodują trudności w oddychaniu, prowadzić to może do osłabienia, bólów głowy, nadciśnienia, osłabienia układu odpornościowego, problemów z sercem, jak również mogą prowadzić do grzybicy czy bakteryjnego zapalenia płuc. Takie argumenty są przedstawiane przez przeciwników noszenia maseczek. Na ile one są prawdziwe? Zacznijmy może od pierwszego argumentu, a mianowicie od tego, że maseczki mogą powodować grzybicę czy bakteryjne zapalenie płuc. Argument jest nieprawdziwy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w naszej jamie ustnej znajdują się grzyby komensalne, tak jak Candida krusei, glabrata, Candida albicans, jak również w obrębie jamy nosowej, to inhalacja powietrza przez jamę ustną, czy na przykład przez nos, prowadziłaby do zapalenia płuc również u osób niestosujących maseczki. Natomiast jeżeli faktycznie w maseczce gromadzą się wskutek zawilgocenia i wydychanego powietrza drobnoustroje, w tym grzyby, to taką maseczkę lege artis należy wyrzucić. Jeżeli ktoś choruje wskutek noszenia maseczki, której nie zmienia, to jest to związane nie z problemem samej maseczki, ale z tym, że po prostu źle tej maseczki używa. Zwróćmy dalej uwagę na to, że w powietrzu, zwłaszcza wilgotnym, bardzo często znajdują się zarodniki grzybów pleśniowych, takich jak na przykład Cladosporium czy Alternaria, niekiedy w bardzo dużym stężeniu. Jak widzimy, nie powodują one u nikogo zapalenia płuc. Teoretycznie ryzyko mogłoby istnieć, gdyby ktoś miał grzybicę płuc i użylibyśmy maseczki tej osoby. No ale tak się przecież nie robi, nie używamy maseczki osoby chorej. I tak jak wspomniałem wcześniej, maseczki należy często zmieniać lub w przypadku maseczek wielorazowych odpowiednio je prać czy odpowiednio z nimi postępować. Nie, trzeba tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. Grzybica płuc to nie jest choroba, która rozwija się tak od sobie. Ona rozwija się u osób z bardzo ciężką, upośledzoną odpornością. To nie jest tak, że my często się przeziębiamy, więc mamy taką upośledzoną odporność, że dostaniemy grzybicy płuc. Jeżeli ktoś ma grzybicę płuc, zwykle jest to choroba śmiertelna, grzybicę narządową, no to niestety w pierwszej kolejności, ale należy u takiej osoby podejrzewać AIDS. Więc jeżeli ktoś dostałby grzybicy płuc, to nie powinien zastanawiać się nad maseczką, tylko zrobić sobie w pierwszej kolejności test na HIV. Osoby po głębokiej immunosupresji, na przykład po przeszczepach narządów, przeszczepach szpiku, czy stosujących, tak jak wcześniej wspomniałem, silne leki immunosupresyjne, faktycznie mogą dostać grzybicy płuc, ale nie od maseczki, tylko są po prostu bardziej na taką grzybicę płuc narażeni, nawet jeżeli takiej maseczki nie noszą. Tak więc twierdzenie, że maseczka wywoływać może grzybicę płuc, jest zupełnie nieuzasadnione, nie wspomniałem już o tym, że nie ma żadnych badań, które na ten temat by jakąkolwiek wartość naukową dostarczały i na podstawie których można byłoby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Zwróćmy uwagę, że poza tymi grzybami, o których mówiłem, istnieją takie, które mogą czasami atakować ludzi z silniejszym układem odpornościowym, tak jak Blastomyces dermatitidis czy Histoplasma capsulatum, ale tak jak powiedziałem, tutaj musiałby być kontakt z tymi grzybami w stosunkowo wyższym stężeniu. To, co znajduje się na maseczce i to, co z powrotem wdychamy, to jest nasza fizjologiczna, komensalna flora znajdująca się w jamie ustnej i w drogach oddechowych. To samo dotyczy bakterii, takich jak Moraxella, Corynebacterium, Staphylococcus. Gronkowce również stanowią naturalną, komensalną florę fizjologiczną człowieka i gdyby taka maseczka stwarzała zagrożenie, to oczywiście to zagrożenie istniałoby ze strony naszej naturalnej flory fizjologicznej, a nie de facto z samej maseczki. I de facto świadczyłoby o tym, że taka maseczka jest używana, jak powiedziałem, nieprawidłowo, czyli przez długi czas
niezmieniana, zawilgocona, gdzie te bakterie mogą się namnażać i grzyby w tej maseczce, co oczywiście jest przeciwwskazane i wręcz zabronione, żeby w takiej maseczki używać. Natomiast kolejnym argumentem jest też to, że no, w internecie możecie spotkać różne zdjęcia osób rzekomo mających problemy skórne wokół maseczki, rzekomo są to różne zakażenia gronkowcowe. Podaję pod spodem, pod filmem taką stronę, gdzie takie zdjęcia się pojawiają, aczkolwiek jak się później okazało, były to zdjęcia tak zwane fałszywe, fake newsy, zdjęcia wycięte gdzieś z poprzednich lat, dotyczące zupełnie innych przypadków, zupełnie innych chorób, bądź odpowiednio zmodyfikowane, po to, żeby u użytkownika strony wskazać, że faktycznie takie objawy mogą wystąpić, a tak naprawdę nigdy one nie miały miejsca w odniesieniu do noszenia maseczek ochronnych stosowanych obecnie w okresie epidemii. Kolejną sprawą jest to, że faktycznie WHO na swoich stronach podkreśla, że w pewnych sytuacjach bardzo rzadko mogą u niektórych osób wystąpić na przykład objawy alergiczne czy podrażnienie skóry. Jeżeli ktoś produkuje własne maseczki, to może dostać nawet alergii kontaktowej, jeżeli są to maseczki zawierające jakieś barwniki, detergenty, na przykład maseczki wielorazowego użytku, prane w odpowiednich proszkach czy płynach, na które dana osoba wykazuje alergię. Natomiast te chirurgiczne, te certyfikowane, generalnie są hipoalergiczne i takiego zagrożenia nie stwarzają. Tutaj również wydychane powietrze u niektórych osób według WHO może prowadzić do podrażnienia delikatnego czy nasilenia zmian trądzikowych, ale są to raczej przypadki kazuistyczne i teoretyczne niż faktycznie mające miejsce w praktyce. Natomiast chyba zdecydowanie ciekawszym argumentem jest to, że noszenie maseczek według ich przeciwników może prowadzić do niedotlenienia organizmu, kwasicy oddechowej związanej z zatruciem dwutlenkiem węgla, który ma się gromadzić pomiędzy twarzą a maseczką. Zwróćmy uwagę, że po pierwsze maseczki chirurgiczne i maseczki takie jak N95 przechodzą odpowiednie testy, które wykluczyłyby ich użycie, jeżeli zatrzymywałyby dwutlenek węgla. Zwróćmy uwagę, że średnica efektywna cząsteczki dwutlenku węgla to jest 0,33 nanometra. Średnica pojedynczego wirionu, czyli pojedynczego wirusa SARS-CoV-2 to jest około 100 nanometrów. Oznacza to, że wirus ma około 300 razy większą średnicę niż cząsteczka dwutlenki węgla. Wręcz zadziwiające jest to, że ludzie twierdzą, że maseczki nie chronią przed wirusem, bo wirus swobodnie przez nią przenika, bo jest zbyt mały, żeby został zatrzymany przez maseczkę, a twierdzą, że zatrzymują dwutlenek węgla, który jest 300 razy mniejszy od wirusa. No jest to zupełnie nielogiczne. Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę, że WHO nie zaleca używania maseczek do intensywnego wysiłku fizycznego, dlatego że takowy wysiłek może powodować szybsze zawilgocenie tej maseczki i namnażanie się w niej drobnoustrojów oraz powodować trudności w oddychaniu przy bardzo intensywnym, forsownym wysiłku fizycznym. Istnieją pojedyncze badania wskazujące, że przy intensywnym wysiłku fizycznym używanie maseczek niekiedy może zmniejszać nieco saturację, czyli wysycenie hemoglobiny tlenem i powodować we krwi wzrost prężności dwutlenku węgla, czyli ciśnienia parcjalnego, aczkolwiek są to ilości nie mające znaczenia klinicznego i zwykle są to badania skupione na kilku osobach, czy kilkunastu osobach bez grupy kontrolnej, pojedyncze badania, na podstawie których nie można wyciągać wniosków. Faktycznie spotkacie się w internecie z kilkoma badaniami, że maseczki mogą szkodzić. Wszystkie je wymieniłem w opisie pod filmem. Na przykład jedno z tych badań wskazuje, że noszenie maseczki N95 przez osoby w schyłkowej niewydolności nerek poddawanych dializoterapii powodowało u nich hipoksemię, czyli niedotlenienie faktycznie, zmniejszenie saturacji hemoglobiny i zwiększenie ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. Ale zwróćmy uwagę, że osoby ze schyłkową niewydolnością nerek wymagające co dwa dni dializoterapii już są narażone na zaburzenia saturacji hemoglobiny, dlatego że u tych osób najczęściej występuje niedokrwistość związana ze zmniejszonym wydzielaniem erytropoetyny produkowanej przez nerki. Jeżeli nerki są niewydolne, to ta erytropoetyna nie jest produkowana. A po drugie są badania wskazujące, że sam proces dializoterapii, gdzie stosuje się takie dializaty jak, czy koncentraty jak oparte na bazie octanu czy na przykład wodorowęglany, mogą powodować zmniejszenie saturacji.
Więc jeżeli sama dializoterapia powoduje zmniejszenie saturacji, to nie można na podstawie badania liczącego kilkanaście osób bez grupy kontrolnej, które stwierdza, że osoby, które nosiły tę maseczkę, miały po dializoterapii zmniejszone wysycenie hemoglobiny tlenem, czyli miały niedotlenienie, wyciągać żadnych wniosków, bo my nie wiemy, czy to jest efekt noszenia maseczki, czy to jest efekt samej dializoterapii, bo nie było efektu, nie było grupy kontrolnej. Jak wiadomo, sama dializoterapia może powodować taki efekt. W związku z tym, no, jest to badanie o bardzo niskiej wartości, nie dostarczające praktycznie żadnych cennych informacji w odniesieniu do ludzi noszących maseczki na co dzień, którzy nie cierpią na schyłkową niewydolność nerek i nie noszą tych maseczek w trakcie całego procesu dializoterapii. Kolejną sprawą jest to, że jedno z takich badań załączonych poniżej wskazuje, że noszenie maseczki chirurgicznej przez chirurgów podczas operacji trwającej kilka godzin, 4 godziny, może powodować również niedotlenienie, słabe, nieistotne klinicznie i wzrost pulsu powyżej 90 uderzeń na minutę. Zwróćmy uwagę jednak, że tutaj też nie ma grupy kontrolnej, jest grupa licząca kilkanaście osób i że sama operacja, która trwa 4 godziny, jest bardzo stresująca dla takiego chirurga, a sam stres powoduje uwolnienie noradrenaliny z pozazwojowych włókien układu współczulnego, która obkurcza naczynia krwionośne i może powodować przyspieszenie tętna, wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz również może powodować tutaj łagodne zmniejszenie saturacji czy wzrost ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi. Zresztą autorzy tego badania sami nie wiedzą, tak jak napisali na końcu, czy jest to skutek używania maseczki chirurgicznej czy 4-godzinnej operacji, która jest związana z silnym stresem i też może powodować podobne efekty. Moi drodzy, i tak jak wcześniej wspomniałem, w chwili obecnej nie ma badań, które na gruncie oceny populacyjnej dowodziłyby jakiejkolwiek szkodliwości maseczek, poza tymi objawami lekkiego podrażnienia, czy w niektórych przypadkach wystąpienia reakcji alergicznej w niektórych maseczkach własnej roboty, gdzie istnieje uczulenie na materiał bądź detergenty. Natomiast, moi drodzy, jest inny problem, może być problem psychologiczny. Osoba, która zakłada maseczkę, może mieć nieprawidłowy wzorzec oddychania, może specjalnie mieć wrażenie, fałszywe wrażenie, że się dusi, w związku z czym może zaczynać nieprawidłowo oddychać, stosować oddychanie przez usta bądź celowo forsować spłycenie oddechu i to może być niekorzystne, jeżeli taka osoba nosząc maseczkę poprzez ten aspekt psychologiczny, poprzez te obawy nieuzasadnione czy wrażenie duszenia się będzie zmieniała swój prawidłowy system oddychania, na przykład z tego przez nos na ten przez usta, czy na przykład celowo, świadomie spłycała oddechy. Natomiast, moi drodzy, myślę, że podsumowując ten film, należy stwierdzić, że maseczki generalnie nie powodują grzybicy płuc, nie powodują niedotlenienia organizmu. Jeżeli ktoś jest sportowcem i używa maseczki, bardzo łatwy sposób można sprawdzić, czy ma niedotleniony organizm. Niech sobie zrobi morfologię. W niedotlenieniu organizmu po około 3 miesiącach, bo taki jest 3-4 miesiącach czas życia erytrocytów, wystąpiłaby nadkrwistość wtórna. Niech oznaczy erytropoetynę. Obserwowany byłby wzrost stężenia erytropoetyny we krwi. Niech sobie zrobi gazometr krwi włośniczkowej, czyli stężenie parcjalne dwutlenku węgla, ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla, stężenie wodorowęglanów, pH, saturacja, ale nie pulsoksymetrem, tylko z krwi włośniczkowej, tak? I wtedy, jeżeli te parametry są w normie, to nie ma się czym przejmować. Trzeba tutaj opierać się na faktycznych, obiektywnych badaniach, a nie na rzekomych, teoretycznych skutkach ubocznych stanowiących w zdecydowanej większości teorie spiskowe. Moi drodzy, i na koniec, kiedyś rozmawiałem z księdzem i mówię do niego: wie ksiądz co? Moja teściowa jest warta grzechu. Uważaj, synu, na szóste przykazanie, nie cudzołóż. Miałem na myśli piąte przykazanie, nie zabijaj. Często piszecie do mnie, że w ogóle nie rozumiecie moich filmów. Jeżeli nie rozumiecie moich filmów, no to może jak można zrozumieć słowa piosenki: dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Ja w ogóle tych słów na przykład nie rozumiem. Po co on nią posmarował chleb? Może dlatego, że ona była takim pasztetem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was serdecznie.